Juleczka dziś czarująco wygląda. Dziś? Cóż to za wyrażenie dziś? Julia jest zawsze czarująca. Jak się pani doktorowa bawi? Dziękuję bardzo. Nie masz pojęcia, Sherry, co tam się dzieje. Mężczyźni twoją córkę po prostu pożerają wzrokiem. O, nie można im się dziwić, kochana prezesowo. Gdybym ja była mężczyzną, tak, tak, i ja też byłam kiedyś taką. Milion dostaje w posagu. Baron zakochany jest po uszy. A tak, w tym milionie. Nie odstępuje jej na krok. No i dziś jest wyjątkowo dla niego laskawa. I chcę podrażnić Leszczyca, to i ulubiona rozrywka. Panno Julio, gotów jestem przemieścić całe życie. To znaczy tylko 48 godzin, bo taki jest rekord wytrzymałości w tajcu. Kuzynek już zaczyna swoje złośliwości. A to nie złośliwość, Julio, tylko ścisłość. Nie radziłbym panu tańczyć dłużej niż 2 doby, bo potem grozi zapalenie mózgu i stawu. Dziękuję za ostrzeżenie. Dla panny Julii gotów jestem poświęcić wszystko. Mózg rozumiem, bez tego można żyć, ale stawy? Stawów niech pan nie poświęca. No. Czy mogę panią prosić? Niestety, ten taniec obiecałam już panu baronowi. Proszę pani. Przepraszam. Drażni cię, chłopcze. To znaczy, że jej się podobasz. Jej stały system lubi wzbudzać zazdrość. Sama nie wie, co to cierpienie i bawi ją, kiedy inni bez nią cierpią. Moim kosztem nie będzie się bawić. Bądź zdrów. Odchodzisz? Tak, tym razem na zawsze. Przepraszam, panie baronie, obowiązki gospodyni. Jana. Wyszedł. Mało mnie to obchodzi. A zresztą jestem pewna, że wróci. Mam wrażenie, że tym razem nie. Przeciągnęłaś strunę. Niepotrzebnie go drażnisz, Julio. Kiedy mnie to bawi. We wszystkim szukasz tylko zabawy. Przypominasz mi pewną bajkę. Kochany kuzynek, zaczyna już swoje morały. No dobrze, więc cóż to za bajka? o królewnie, która nigdy nie płakała, nie umiała płakać i nie zapłakała nawet na pogrzebie króla. Lekarze z całego królestwa starali się ją z tej słabości uleczyć, ale żaden nie potrafił. Nikt nie mógł znaleźć lekarstwa, aż znalazł się pewien człowiek. I wiesz, jak ją uleczył? No jak? Po prostu zbił ją na kwaśne jabłko i królewna zaczęła płakać. A cóż ja mam wspólnego z tą bajką? Masz, bo i tobie potrzebny jest lekarz, który by cię nauczył cierpieć. Wtedy przestałabyś zadawać cierpienia innym. No wiesz... Świetnie wyglądasz, doskonale. Mój ojciec świetnie wygląda. No daj pokój, żartujesz chyba. No nie masz pojęcia, jak się cieszę, żeś nareszcie przyjechał. No chodź, chodź, chodź. To już chyba rok, jak ciebie nie było. Akurat rok, ojcu. Nie puszczamy mi, ojcze. Dopiero teraz dostałem urlop. Ale nic się tu nie zmieniło. A gdzie mama? Po przysmaczki poszła dla synka. Mało pisałeś, chłopcze. Bardzo mało. Już myślałem, żeś o nas starych zapomniał. Ależ co znowu, ojcze? Stale o was myślę. Teraz będziemy już razem. Staram się o przeniesienie do Krakowa. I zamieszkasz z nami? Aż naturalnie. I do Krakowa stąd będę miał niedaleko. To się matka ucieszy. Ale jakoś jej nie widać. Ostrożnie, proszę panią. Widzę, że pani tu jest najprzytomniejsza, więc dam kilka uwag, co się tyczy chorej. Niebezpieczeństwa nam nie ma, ale trzeba kompresy zmieniać co godzinę i to lekarstwo, cośmy mówili. Niech się pan położy. Ja będę czuwała, aż syn wróci z apteki. Nie, proszę pani, ja tu zostanę. No niechże pan nie będzie uparty. Musi pan odpocząć. Będziemy czuwali na zmianę. Tak, dobrze. To ja się położę w gabinecie. Dziękuję pani. Bóg nam panią zesłał w tak ciężkiej chwili. Musiałem bardzo długo czekać w aptece. No i jak matka? Proszę to wypić. Zasypia.